Cześć, dzień dobry, z tej strony Piotr Słapa, akademiamuzyki.pl. Dzisiaj bardzo fajny temat dla gitarzystów zaawansowanych. Pokażę Ci 5 trudnych ćwiczeń, które sprawdzą Twoją kondycję dłoni. Będziemy pracować nad szybkością, siłą, dynamiką, precyzją i budować szerszy zasięg palców. Jeżeli chcesz się sprawdzić, to złap za gitarę i zaczynamy grać. Zaczynamy od pierwszego ćwiczenia. To jest ćwiczenie na koordynację oraz kontrolę palców. To ćwiczenie pokazał mi chyba, z tego co pamiętam, Piotrek Restecki na warsztatach, które gdzieś w Polsce razem prowadziliśmy. Przejdźmy do ćwiczenia. Umieszczamy cztery palce na pierwszych czterech progach na strunie basowej E. Przyklejamy się. I teraz uwaga. Podnosimy jednocześnie palce 1, 3. Palce 2 i 4 są przyklejone. Przemieszczamy te palce 1, 3 na strunę A. Nie odrywamy jeszcze pozostałych palców. Teraz odrywamy parę 2 i 4 i przemieszczamy się na strunę A. Czyli zobacz, że wracamy do punktu startu. Znowu cztery palce są jednocześnie na jednej strunie. Jeszcze raz. Punkt startu. Pierwsza para odrywa się, przemieszcza. Druga para palców odrywa się, przemieszcza i wracamy do punktu startu. I w ten sposób przemieszczamy się jednym ruchem w dół, aż dojdziemy do struny E wiolinowej. Jesteśmy na dole i teraz będziemy wracać do góry. Raz, dwa, trzy, cztery i tym sposobem sobie przechodzimy do struny basowej E. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. To jest ćwiczenie dla osób, które chcą grać kciukiem lewej ręki na gryfie, jak Tommy Emmanuel i Jimi Hendrix. Zobacz, jak to ćwiczenie wygląda. Łapiemy sobie trójdźwięk durowy. Palec wskazujący siódmy próg struny B, palec środkowy ósmy próg struny G i palec serdeczny dziewiąty próg struny D. I teraz uwaga, kciukiem gramy siódmy próg struny E. Sprawdźmy, czy to gra. Ok, to może być duże wyzwanie. I teraz uwaga, spróbujemy utrzymać kciuk, ale palce przesunąć o jeden próg w dół, czyli pół tonu w dół. Zobaczmy, czy to działa. Super. Spróbuj taką kombinację. Raz, dwa, trzy, cztery. Przechodzimy w dół. I teraz uwaga. Jeszcze jedno pole w dół. Bardzo trudne. I do punktu startowego. I teraz jeszcze trudniejsze opcje się pojawią. Możemy iść pół tonu w górę. I jeszcze kolejny tutaj kroczek do góry. Czyli zobacz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7. Bardzo trudne ćwiczenie. Pamiętaj, żeby robić to bardzo ostrożnie, ponieważ tego typu ćwiczenia mocno nadwyrężają dłoń i mogą prowadzić do kontuzji. Jeżeli chcesz grać fingerstyle w stylu Tommy'ego Emanuela, grać jak John Mayer i Jimi Hendrix na gitarze elektrycznej, to warto ćwiczyć kciuk i po prostu go rozciągać. Teraz przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. To jest ćwiczenie, które możesz potraktować jako rozgrzewkę każdego dnia. Świetnie rozgrzewa lewą dłoń oraz pomaga rozwijać kostkowanie. To ćwiczenie pokazał Marek Napiórkowski na warsztatach. Zobacz, jak to ćwiczenie wygląda. Najpierw je zagram bardzo wolno. Troszkę szybciej. I jeszcze szybciej. I teraz omówię, co się tutaj dzieje. Palec wskazujący pierwszy próg. Dokładam palec drugi. Dokładam palec trzeci. Dokładam czwarty. Uwaga, nie odrywam palców. Nie gram na takiej zasadzie. Trzymam palce do końca. Teraz gram przekątne. Znowu dokładam palce i ostatnia przekątna. I ważna zasada, kostkujemy zawsze dół, góra. To ćwiczenie możemy zagrać również innym palcem i poruszać się w drugą stronę. Zobacz, jak to wygląda. Na przykład startuję małym palcem. I
możemy oczywiście zdecydować się, czy chcemy grać to ćwiczenie na innych strunach oraz czy poruszamy się na gryfie w lewą lub w prawą stronę. Zobacz, jak to wygląda. Na przykład zacznę ćwiczenie grać od trzeciego progu struny A. I teraz tutaj ląduję na czwórce. I w ten sposób przemieszczam się w prawą stronę. Mogę oczywiście rozpocząć od mojego palca. Tak to ćwiczenie działa. Bardzo fajny trening dla dłoni. Gorąco polecam. Warto sobie takie rzeczy ćwiczyć. Przechodzimy dalej. To ćwiczenie to początek utworu Beatlesów Day Tripper w aranżacji Tomiego Emanuela. I to jest bardzo fajne ćwiczenie, które pomoże Ci sprawdzić, czy jesteś w stanie grać dwie partie w tym samym czasie. Partię basu i partię wiolinów. Sprawdźmy teraz w wolnym tempie, co tutaj się dzieje. Mamy partię basu. I partię na strunach wiolinowych. Zobacz, że bas długo trwa, natomiast wioliny są urwane. I teraz, żeby zagrać ten bas i wioliny, to musimy użyć specjalnego opalcowania. Zobacz, jak to opalcowanie wygląda. Muszę trzymać drugim palcem trzeci próg struny B i w tym czasie grać bas palcami pierwszym i trzecim. Teraz spróbuję całość bardzo wolno. Tak właśnie wygląda to ćwiczenie i tak wygląda właśnie idea stylu fingerstyle, gdzie gramy na jednej gitarze kilka partii jednocześnie. Przechodzimy do ostatniego ćwiczenia w tej lekcji. To jest ćwiczenie, które pozwoli Ci rozwinąć prawą dłoń, szybkość, precyzję oraz przede wszystkim kontrolę nad tym, co grasz w basie. Zobacz, jak to ćwiczenie wygląda. I teraz zagram bardzo wolno. Sprawdźmy teraz, jakie tutaj jest opalcowanie. To jest pierwszy akord. Drugi próg na strunie A drugim palcem. Trzeci palec, drugi próg na strunie D. I pierwszy palec, pierwszy próg na strunie G, czyli E-dur. I później przechodzimy na taki kształt. Uwaga! Drugi palec gra drugi próg struny E. Tłumimy nim strunę A. Palec wskazujący pierwszy próg struny D. I palec numer 3. Drugi próg struny G i ten kształt, uwaga, przesuwamy go. Przesuwamy ten kształt, później aż do siódemki. Teraz sprawdźmy, jak wygląda praca prawej ręki. Kciukiem gramy bas E, następnie palcem środkowym strunę G. Kolejny krok, kciuk, struna D. I ostatni krok, tutaj palec wskazujący struna G. Czyli zobacz, że sekwencja wygląda tak. Teraz bardzo ważna sprawa, żeby zdążyć zmieniać tak szybko akordy, ja gram ostatni dźwięk ciągle jako pusta struna. Zobacz. Pusta. 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 Przyspieszę. Taka ciekawostka.
tej pustej struny w szybkim tempie nie słychać. Jak gramy wolno, ona może troszeczkę drażnić. Jak gramy szybko, to zupełnie jest to dla nas naturalny dźwięk i nie przeszkadza nam. I na koniec zagram bardzo szybko. To by było na tyle. Pokazałem Ci 5 moich ulubionych ćwiczeń. Daj znać, jak te ćwiczenia Ci wychodzą. Jeżeli masz jakieś ulubione rozgrzewki, podziel się nimi, zamieść link pod tym filmem i ja na pewno je sobie zobaczę. Widzimy się w kolejnym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć!